Do rąk mieszkańców trafiła ankieta dotycząca przyszłości i kierunków rozwoju miasta. W 2020 roku wygasa dokument zatytułowany Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki i zdaniem prezydenta czas na jego aktualizację, gdy powstawała obecnie obowiązująca strategia. Suwałki były w innym miejscu niż są dzisiaj. Mieliśmy różne zamierzenia, różne plany, inna sytuacja i była i gospodarcza, i społeczna. I te, wprawdzie nie jest to zbyt odległy czas, ale te 4 lata ostatnie dużo prowadziły zmian w życiu naszego miasta. W opinii Czesława Renkiewicza nowe plany rozwoju powinny objąć okres do 2030 roku. Zdaniem prezydenta niezbędne jest zapytanie lokalnej społeczności o kierunki rozwoju miasta. W ramach tej partycypacji takiej społecznej, w ramach budowania tego społeczeństwa obywatelskiego, spytać samych mieszkańców, jak oni widzą rozwój Suwałk, jaki mają pomysł na Suwałki. I taki tytuł jest tej ankiety, mój pomysł na Suwałki. Chciałbym, żeby ten mieszkaniec miał poprzez wypełnienie tej ankiety taki realny wpływ na decyzje, na te plany, na te zamierzenia, na te strategie, które chcemy stworzyć na kolejne lata. W ankiecie dostępnej również w internecie znalazły się pytania dotyczące między innymi budowy lotniska, rozbudowy szkoły podstawowej nr 4, sprawa międzynarodowej matury, budowy sieci dróg osiedlowych, modernizacji kanalizacji deszczowej. Generalnie pytania podzielono na 4 dziedziny. Jakość życia, kultura, sport i rekreacja, przedsiębiorczość i rozwój oraz transport i infrastruktura techniczna.